Z całą pewnością można stwierdzić, że to jest dobra zdobycz punktowa, jednak wiadomo, że w meczach, w których gubiliśmy punkty, pozostawał spory niedosyt i z całą pewnością udało się z tych meczów wyciągnąć zdecydowanie więcej i tych punktów na koniec rundy mogło być więcej. Jednak ta średnia 2 punktów na mecz jest też dobrym wynikiem i dobrym prognostykiem na przyszłość. Specyfika pracy w drugim zespole jest taka, że oprócz tych wyników, mega istotnym aspektem jest też szkolenie, wychowywanie i nabieranie doświadczeń przez młodych zawodników. Także nie ukrywam, że to był jednym z głównych celów, ale jak wiadomo, że ta praca, dobra praca oraz praca taka, która gdzieś rozwija i pozwala na pewno na to, że te wyniki się tworzą, dlatego też poza samym wynikiem myślę, że rozwój, doświadczenie to jest główny cel drugiej drużyny. No, zanim przystąpiliśmy do rozgrywek klasy okręgowej, doszły do nas takie słuchy, że to będzie jedna z najmocniejszych okręgówek, jaka do tej pory była w województwie podlaskim. Dlatego sam byłem ciekaw, jak to będzie prezentować się już na boisku. Jednak no, tak jak myślę, że na każdym poziomie rozgrywkowym, górna część tabeli to drużyny, które reprezentują dobry poziom i te mecze z tymi drużynami były na pewno bardzo wartościowe. Z kolei te mecze z drużynami, które na koniec uplasowały się gdzieś tam w dolnych rejonach tabeli, były nieco na niższym poziomie, aczkolwiek no, myślę, że w każdym meczu można się czegoś nauczyć i zawodnicy mogli gdzieś tam nabrać nowych doświadczeń. No, na ten moment moim zdaniem ta szóstka pierwsza będzie rywalizowała o miejsca premiowane awansem, bo nie ukrywam, że mecze z tymi drużynami były na pewno takimi najtrudniejszymi wyzwaniami w tej rundzie i sądzę, że to te drużyny będą biły się do końca sezonu o awans. Na pewno Sparta Augustów jest zdecydowanym liderem, ponieważ już teraz mają dosyć sporą przewagę oraz gdzieś zaliczkę jeszcze w 2 meczów zaległych do rozegrania, ale też wiemy, że czy drużyna ze Śniadowa, czy z Dąbrowej Białostockiej, czy z Hajnówki, to są drużyny, które na pewno będą rywalizowały i będą chciały wkroczyć do czwartej ligi. No myślę, że jest to jakieś obciążenie, jest to dosyć duży taki bagaż pracy, aczkolwiek myślę, że ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie pogodzić. Też dobra współpraca z pierwszymi trenerami pierwszego zespołu i dużo, dużo takich rozmów, gdzie mogę nabrać sam dużo doświadczenia i wnieść to potem na treningi z młodzieżą. Te treningi też w mikrocyklach są tak dostosowywane, że rano trenujemy z pierwszym zespołem, a po południu mam czas na to, żeby przygotować się do pracy w drugiej drużynie. Wiadomo, że weekendy są już zdecydowanie mocniej obciążone i są mecze i na poziomie drugiej ligi, i potem mecze w drugim zespole. Jednak no, mamy to tak złapane, żebym moja osoba była na większości spotkań, ale też mam asystenta trenera Karola Piaścika, który też mnie wyręcza w przypadku, gdy te mecze się pokrywają. No myślę, że właśnie specyfika pracy w drugiej drużynie to też jest takie zaplecze i miejsce dla zawodników z pierwszego zespołu, którzy czy wracają po kontuzjach, czy mają troszkę mniej tych minut rozegranych. Jednak w tej rundzie tak naprawdę w każdym spotkaniu występowało jeden, dwóch zawodników, którzy są włączeni do kadry pierwszego zespołu. Z tego co pamiętam, to w czterech czy trzech meczach wystąpiła większa ilość zawodników z pierwszego zespołu. Na pewno obecność zawodników z pierwszego zespołu powoduje to, że ta jakość drużyny jest zdecydowanie na wyższym poziomie, ale też wiąże się to z tym, że młodzi zawodnicy mają też od kogo się uczyć i ta kultura gry jest jeszcze na lepszym takim etapie, dzięki czemu to też jest dobry moment dla młodych zawodników, żeby pokazać się właśnie przy zawodniku z pierwszego zespołu i żeby zaprezentować się w dobry sposób, ponieważ no, oni są cały czas też monitorowani przez trenerów ze sztabu pierwszego zespołu, także w takich meczach ci młodzi zawodnicy, będąc u boku zawodników z pierwszego zespołu, mogą tylko zyskać. No tak, ja też lubię oglądać treningi juniorów i jak jest tylko możliwość, to zostaję dłużej na boisku
i też przyglądam się pracy trenerów i pracy młodych zawodników. W tej rundzie w mojej drużynie zagrało już czterech zawodników z rocznika 2006, także myślę, że jest to też dobre osiągnięcie. I cieszy fakt, że ci zawodnicy wchodzą na boisko i tak naprawdę dobrze sobie radzą i mają duży potencjał i wierzę, że będziemy to dalej kontynuować, że dalej będziemy mogli dołączać kolejnych zawodników do kadry drugiego zespołu, ponieważ ten potencjał u naszych młodych zawodników z rocznika czy 2005, czy 2006 jest. Na pewno w okresie przygotowawczym dużo czasu będziemy też gdzieś tam pracować wspólnie razem z drużyną juniorów trenowaną przez trenera Pawła Cimochowskiego, także będzie duża selekcja, będzie duży wybór i ci najzdolniejsi młodzi zawodnicy na pewno otrzymają szansę gry w rundzie wiosennej. Na pewno plany, cele to cele się nie zmienią, bo dalej będziemy chcieli stawiać na rozwój młodych zawodników, dalej będziemy chcieli pomagać im w rozwoju takim i indywidualnym, i grupowym. Dlatego ta praca niewiele się zmieni. Tak jak już powiedziałem, dużo treningów będzie gdzieś tam wspólnych razem z drużyną juniorów. Dzięki temu stworzymy sobie taką grupę zawodników, która będzie na dany moment wyróżniała się najbardziej i w meczach sparingowych ci zawodnicy będą mogli potwierdzić swoją wartość, a potem już przed samym startem rozgrywek będziemy stworzyli sobie kadry, gdzie dany zawodnik najwięcej minut ma szansę zdobyć i w ten sposób będziemy planowali pracę w najbliższym czasie. Ciężko gdzieś tam nazwiskami wymieniać tych zawodników. Na pewno zawodnicy z rocznika 2001, którzy są tak naprawdę najstarszymi zawodnikami w naszej drużynie rezerw, to są gracze, którzy gdzieś tam już swoim doświadczeniem dużo pomagają na boisku i podnoszą tą jakość. Ale też cieszą też występy zawodników, którzy gdzieś tam mają tak naprawdę pierwszy raz kontakt z piłką seniorską z rocznika 2003 czy z 2004. Dlatego może nie będę wyróżniał zawodników z imienia i nazwiska, ale myślę, że po ilości minut rozegranych będzie bardzo łatwo to rozczytać, który z zawodników radzi sobie najlepiej. Aczkolwiek no, jeszcze dużo pracy przed nami, żeby wkroczyć gdzieś tam na jeszcze wyższy poziom.